Z nami Damian Janikowski, witam serdecznie. Witam serdecznie. KSW ogłosiło wczoraj, czy przedwczoraj oficjalnie, że zawalczysz na Stadionie Narodowym. To chyba dobra wiadomość. No bardzo dobra, bo tak naprawdę największy taki punkt widowiskowy, najwięcej ludzi, gdzie się pomieścić, gdzie tak naprawdę cała Polska może przyjechać i nie tylko i z zagranicy oglądać mój debiut i nie tylko moją walkę, a też dobrych innych zawodników, także myślę, że po prostu gigantyczny jest ten start. Właśnie większość zawodników startuje na początku, debiutując na jakichś małych galach, ty wystartujesz na największej w historii polskiego MMA. To chyba też wskazuje na to, że KSW liczy, że wypromują cię na wielką gwiazdę. Myślę, że sam się będę promował na wielką gwiazdę. To myślę, że to najbardziej tak naprawdę ode mnie zależy, bo wiadomo, że kreować to można zawodnika. Jeżeli on nie będzie walczył, wygrywał walk, to tego zawodnika się na gwiazdę nie wykreuje. Także wszystko tu zależy ode mnie i wszystko jest w moich rękach. A ja będę się starał, żeby po prostu tak było. Jeżeli to będzie razem grało, współgrało, to myślę, że dopniemy się na sam szczyt. Słyszałem, że twój kontrakt jest na 4 walki, to prawda? Tak, zakontraktowałem się na 4 walki. Tam są takie opcje, które automatycznie przedłużają twój kontrakt, czy po tych 4 walkach będziecie się od nowa jakby umawiać? Nie mogę zdradzać takich szczegółów, także nie odpowiem na to pytanie. Gdy pierwszy raz powiedziano o tobie jako zawodniku MMA, miałeś startować w Federacji FEN. Kiedy nastąpił ten odwrót z tego kierunku w kierunku KSW? To może nie tak, że pierwszy raz miałem w FENie startować, bo z Martinem Lewandowskim, jednym ze współwłaścicieli Federacji KSW, rozmawiałem już dużo, dużo wcześniej. Federacja FEN powstała we Wrocławiu dzięki innymi, tak naprawdę nawet dzięki mnie, bo ja też na pierwszej gali byłem jako gość specjalny, bardzo dużo osób myślało, że w ogóle ja już będę tam walczył na tej gali, bo na plakacie tak naprawdę tylko mnie było widać. Można powiedzieć, że no właśnie rodzinne miasto, nawet włodarze tej federacji to po prostu moi dobrzy koledzy, no ale mówię, ja tutaj postawiłem tak naprawdę na najlepszą organizację. Po prostu myślę, że KSW po prostu nie dość, że daje troszeczkę dużo lepsze warunki do współpracy, to na dłuższą metę, jeżeli ja będę lepszym zawodnikiem, to po prostu mogę się lepiej rozwijać i lepsze walki robić. FEN jeszcze jest młodą organizacją, nie jest słabą organizacją, ale jest młodą, jeszcze się rozwijają i myślę, że po prostu jeszcze muszą pracować nad sobą, żeby zdobywać takie po prostu większe nazwiska. Twoim wielkim celem było wystartowanie na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich po twoim wielkim sukcesie w 2012 roku. Nie udało ci się zakwalifikować na Igrzyska. Czy nie uważasz, że straciłeś te 4 lata w pewnym sensie? Nie, bardzo miło przeżyłem te 4 lata. Chciałem się zakwalifikować na następne Igrzyska Olimpijskie i wykonywałem swoją pracę w 100%. Bardzo chciałem, no ale potoczyło się jak się potoczyło i po prostu szybciej mogłem podjąć tą decyzję, aby tak jakby przekwalifikować się, zacząć trenować inne sztuki walki i podjąć tą taką ostateczną decyzję, że dziękuję za pasom, tam zrobiłem bardzo wiele, a chcę się zająć po prostu innym sportem, rozwijać się i przejść na zawodowstwo i można powiedzieć zawodowo walczyć. Znalazłem stary wywiad z 2010 roku, kiedy jeszcze nie byłeś medalistą olimpijskim. Wtedy mówiłeś, że jedziesz do Londynu po medal. Kiedy wyjeżdżałeś na Igrzyska Olimpijskie, też wiedziałeś, że jedziesz po medal. Mówiłeś to publicznie. Jesteś człowiekiem, który wie, jaki ma cel, tak? Do czego dąży. Co jest twoim celem w KSW? Rozwijanie się i wygrywanie z walki na walkę, zdobywanie cały czas doświadczenia, wygrywanie tych walk. To jest mój główny cel. Tak naprawdę nie mierzę jeszcze, tak już mówię tam o mistrzostwo, o pas federacji, ponieważ nie wygrałem jeszcze pierwszej walki. Jeżeli po prostu tą pierwszą walkę wygram, myślę, że dostanę skrzydeł, złapię tego doświadczenia, no i wtedy będę próbował wspinać się na sam szczyt. No tak zaskoczyłeś mnie. Myślałem, że powiesz mi, zostanę mistrzem KSW. Jak będzie mi dane, to zostanę mistrzem KSW. No, myślę, że do tego będę dążył. No, tutaj troszeczkę jest inaczej. No, tam jest sport olimpijski, jest to sport amatorski. Wiele lat po prostu trenowałem i wiedziałem, na co mnie stać, dlatego wiedziałem, że jadę do Londynu po medal. No, tutaj dopiero zaczynam, wchodzę w to, także no i nie tylko tutaj są zapasy, jest boks, jest kickboxing, jest grappling, są uderzenia, także najlepsi zawodnicy potrafią przegrać i tego pasa nie zdobyć, także podchodzę z wielkim szacunkiem i respektem do innych
też zawodników, którzy trenują i po prostu ja będę się starał z nimi wygrać, a co życie pokaże i czas, to po prostu sam zobaczę. Jak powiedziałeś, sport olimpijski, sport zawodowy to dwie różne rzeczy. Sport zawodowy to takie show, można powiedzieć, prawda? Jesteś na to gotowy i myślisz, że będziesz się czuł dobrze w takiej właśnie showmańskiej otoczce? Myślę, że tak. Jestem inteligentnym sportowcem, potrafię się wypowiedzieć w miarę mądrze. Duże trybuny nie robią na mnie wrażenia, bo po prostu już przeżyłem swoje, jeśli chodzi o widowisko. A showmanem trzeba być, bo to jest tak naprawdę raj wtedy dla ludzi. Szefowie organizacji wtedy są zadowoleni, że taki zawodnik po prostu potrafi dać niezłe kino po prostu dla zawodników, przy okazji wygrywając walki. Na tym to polega. Trzeba dobrze walczyć i robić dobry show, żeby być dobrze rozpoznawalnym człowiekiem, zarabiać dzięki temu pieniądze i robić swoje. Wiadomo, że dla świata zapasów odejście twoje z tej dyscypliny jest dużą stratą. Polski Związek Zapaśniczy próbował cię jakoś zatrzymać? Zniechęcić może? Nie próbował. Nie było z tym problemów. W swojej kategorii wagowej walczą wielkie gwiazdy federacji. Mamed Khalidow, Michał Materla. Oboje mają w tej chwili są na takim trochę zakręcie, można powiedzieć. Mamed Khalidow miał swoje kontuzje, prawda? Wydaje się, że już powoli jest zmęczony tym wszystkim. Michał Materla, wiadomo, ma kłopoty w tej chwili inne. To, że tak powiem, świetny moment dla ciebie na wejście do tej kategorii. No tak, no zawsze jest tak, że ktoś jest mistrzem, przychodzi na ten czas, żeby po prostu zejść, można powiedzieć, z tej tarczy i zawsze ktoś młody musi go zastąpić, zawsze nawet to w sportach olimpijskich było. Myślę, że teraz też tak będzie podobnie, jeżeli dotrwają i ja dotrwam i będzie mi to dane z nimi walczyć, to oczywiście bez żadnego problemu podejmę rękawice, a tak jak mówię, albo nawet takie przysłowie kiedyś było, tak, że żyje król, niech żyje król, czyli jest jeden, zaraz jest następny, także może i w tej sytuacji i też tak będzie. W tym wywiadzie, o którym już wspominałem z 2010 roku, wspominałeś o MMA, że cię ten sport interesuje. Powiedz, jak długo w ogóle obserwujesz ten sport? Od kiedy tak naprawdę w Polsce zaczął się pojawiać, od kiedy telewizja zaczęła promować, kiedy w internecie tak naprawdę zaczęły pojawiać się walki, no i już te takie większe właśnie nazwiska. Można powiedzieć, że wtedy po prostu, tak? Myślę, że każdy sportowiec, który trenował jakieś sztuki walki, zaczął się już interesować, tylko po prostu może nie czuł tego gdzieś tam w środku, w sercu, że mógłby on to trenować, a ja po prostu zawsze ten taki dryg do tych sportów miałem i zawsze czułem w sobie, że ja też potrafię to robić i też chciałbym to robić. W publicznej świadomości KSW zaistniało, można powiedzieć, od wielkiej gali Najman Pudzianowski. Ty już wcześniej obserwowałeś ten sport, czy to właśnie mniej więcej w tym samym okresie było? Nie, już dużo wcześniej inni zawodnicy, jak Juras zaczynał, czy dużo innych takich zawodników, czy Mamed też wtedy zaczynał. Myślę, że to dużo wcześniej już było. Zapaśnicy zazwyczaj są, zapasy są świetną podstawą do MMA, ale wiadomo, ty trenowałeś ten styl klasyczny, prawda, czyli nie ten wolny, w którym się sprowadza, łachwyta za nogi, ale zapasy chyba są dobrą podstawą do tego sportu, nawet styl klasyczny. No na pewno lepsze to niż nic nie robienie albo zaczynanie od nowa, dlatego że w jakiś sposób mam te czucie takie, tak, drugiej osoby, w jakiś sposób potrafię to ciało kontrolować swojego przeciwnika. Wiadomo, dużo pracy przede mną jest, żeby po prostu pod MMA to wszystko połączyć, ale przynajmniej mam już wytrenowaną po prostu w sobie taką motorykę, tą siłę, dynamikę, wytrzymałość, że na pewno dużo łatwiej, no i jest tak naprawdę dużo łatwiej po prostu przejść do innych dyscyplin i zachowawczo i czy nawet, można powiedzieć, łykać nowej wiedzy. Stójkę trenujesz z Tarielem Zandukeli, grappling, jak widać tutaj byliśmy z Mariuszem Koziejem. Powiedz mi, jak długo z nimi już przygotowujesz się właśnie pod startem MMA? No można powiedzieć, że dopiero zaczynam, ponieważ cały czas gdzieś tam jestem z żołnierzem zawodowym na kontrakcie trenującym zapasy, także cały czas musiałem te zapasy trenować. Mówię, gdzieś tutaj po godzinach pracy gdzieś sobie chodziłem na te treningi, żeby już tą wiedzę łapać. Dużo wcześniej to już w ogóle też chodziłem, ale wiadomo, obozy kadry to można powiedzieć, że raz na 3 miesiące na jakiś trening trafiłem. No,
W tym momencie zaczynam tak naprawdę. Poświęcam się temu w 100% i myślę, że wystarczy mi do tego maja, żeby dać naprawdę dobrą walkę i to z całkiem niezłym zawodnikiem. To rozbijmy teraz te dwie płaszczyzny. Dzisiaj trenowałaś grappling z Mariuszem Koziejem. Tutaj na sparingach widziałem kilka technik kończących. Była kimura, było katagatame, był klucz na nogi. Powiedz mi, jak się czujesz w tej płaszczyźnie i czujesz to, że masz jeszcze tak dużo do zrobienia? Nie, no dużo jest do zrobienia. Tak naprawdę najwięcej to takich obrąb przed różnymi właśnie te kończeniami. Bo jak ktoś jest bardzo dobry technicznie, to siła i technika zapaśnicza tak naprawdę nie pomaga. Można wpadać z technikę na technikę. Ale to, co najważniejsze właśnie do MMA, te kontrola, trzymanie, żeby uderzać i kończyć zawodników. Myślę, że to mam, także z tym problemu nie będzie. No, nie będę swoich wad tak naprawdę zdradzał, bo zaraz będą gdzieś tam... Nie mam żadnych wad, mam same zalety i będę wygrywał w parterze. To przenieśmy się do boksu. Jakie są twoje zalety w boksie, bo o wadach nie rozmawiamy. Jak ci boks idzie w ogóle? Jak się czujesz w tej płaszczyźnie? Technikiem nie będę. To jest normalne, ale trenerzy... bo i też trenuję u Rafała Petertila, kickboxing też tarczuję z tym, z Pawłem Traczem, zaczynałem też u Radosława Kyca w klubie Skorpion, także wszyscy są pod wrażeniem, że w tak krótkim czasie potrafię tak dobrze się po prostu przestawiać technicznie, uderzać, no i tym bardziej dobrze uderzać i celnie uderzać, robiąc to z głową, nie na wariata, także mówią, że się dobrze przestawiam, że dobrze to bardzo wygląda. Nawet muszę się pochwalić, że ustałem 100% sparing z 5-krotnym mistrzem świata, z Pawłem Jędrzejczykiem. Wiadomo, wygrał tą walkę, ale była całkiem niezła. Przygotowując się wtedy, Paweł się przygotował do swojej walki. Także można powiedzieć, że po tym czasie takim krótkim, którym trenuję, naprawdę bardzo dobrze mi idzie. A propos kickboxingu, dla takich zawodników, którzy zaczynają z MMA, często problemem są low kicki, prawda, bo one bardzo bolą. Przygotowujesz się już jakieś specjalnie pod te low kicki, budujesz tą siłę w nogach? Dostaję od innych zawodników, w taki sposób się ta noga wzmacnia. Nic więcej na nią nie robię, no. Albo wytrzyma, albo nie wytrzyma. No na pewno nie złamie się jak zapałka, także może boleć czasami. Wiemy już o twoim debiucie, prawda, że będziesz debiutował na Stadionie Narodowym. Czy coś wiadomo już o twoim rywalu? Rozmawiacie o tym z KSW? Jeszcze nie. Myślę, że po nowym roku taka informacja nadejdzie. Chciałbyś jakiegoś zawodnika, który też debiutuje, czy już takiego trochę doświadczonego? Wiadomo, że każdy... Znaczy, nie chcę ani słabego, ani jakiegoś dobrego. No, myślę, że dostanę zawodnika z już doświadczeniem. Także to będzie na pewno na jego plus. Walki na pewno będzie miał też jakieś tam wygrane na swoim koncie. To jest jego następny plus. No mam ciężko, tak? Mając nazwisko i wyniki na świecie, nie mogę dostać jakiegoś placka, który też zadebiutuje, bo się okaże, że nie będę miał z nim co robić. A niestety muszę pokazać dobrą walkę i pokazać się z dobrej strony i zobaczyć z dobrym zawodnikiem, ale jaki to będzie zawodnik, to jeszcze nie wiem. Myślę, że po nowym roku, styczeń, luty już będzie coś wiadomo. Wiem, słyszałem, że przenosisz się do Warszawy od stycznia, to prawda? Mam takie plany i to są mocne plany i prawdopodobnie tak zrobię. A ta decyzja wynika z tego, że nie wiem, lubisz Warszawę, lubisz większe miasto, czy to z powodu bazy treningowej? Czy z powodu bazy treningowej? Osobiście na pewno wybrałbym klub Ancos Zapasy Poznań. Bardzo dobrze znam się z tamtejszymi zawodnikami i z trenerem. Pozdrawiam ich serdecznie, no ale muszę też pamiętać, że niestety mam żonę, mam dziecko. Muszę się też po prostu z rodziną troszeczkę liczyć. To, że moja żona Karolina ma najbliższą rodzinę i tak naprawdę największą w Warszawie. No, zgodziła się na to, że po prostu wyjedziemy z Wrocławia, zostawimy tutaj wszystko, ona zostawi pracę, ja zostawię pracę, zabieramy ze sobą dziecko i przeprowadzamy się do Warszawy, także dopiero tam po prostu jak się przeprowadzę, też zostanie podjęta decyzja, w jakim klubie będę walczył. Wspominałeś o rodzinie, jesteś tatą córki Mai. Zmieniło cię to, że zostałeś ojcem jakoś jako sportowca? Zastanawiam się, czy czasem nie jestem bardziej miękki albo jakiś słabszy taki, bo wcześniej po prostu, jak się po prostu nie ma dzieci, to się nie zwraca na wiele rzeczy uwagi, nie jest się, załóżmy, jakiś tam wrażliwy na niektóre rzeczy. No teraz niestety mając dziecko, jestem wrażliwy na właśnie takie rzeczy typu mama, tata, czy jakieś tam córka, czy syn.
I czasami zastanawiam się, czy po prostu nie odjęło mi takiej właśnie agresji, której gdzieś tam mogłem wcześniej gdzieś sobie na nią pozwolić, a niestety przy dziecku no nie można, trzeba być spokojnym, cały czas na uśmiechnięty, także nie wiem, nie mam pojęcia, że no mówię, czasami się zastanawiam, czy po prostu mam mniej tej agresji takiej, które miałem w walce, że zawsze chciałem gdzieś tam łeb urwać, a z drugiej strony może się wydawać, że mam jej mniej, a po prostu zacząłem może więcej też myśleć i kalkulować, co też może się przełożyć na taki dodatny wynik. Czyli dorosłość. No może i tak, no może dorosłem, no każdy w jakimś czasie dorasta, aczkolwiek dzieckiem się jest całe życie. Wspominałeś, że wyprowadzasz się z Wrocławia z powodu tej właśnie bazy treningowej. Brakuje tutaj trenera, który by ogarnął całość MMA, nie trzeba byłoby tych wszystkich elementów ćwiczyć osobno, prawda? Myślę, że tak, bo miejsca do trenowania są, no mówię, jedynym takim minusem to we Wrocławiu to jest tak naprawdę porządny trener, który stałby nade mną codziennie rano i wieczorem. Spary partnerów też jest bardzo mało, bo tak naprawdę jest Michał Michalski, Leszek Mosięgiewicz, czy Gołaszewski, czy tam, no mówię, 4-5 jest takich chłopaków, no ale ja potrzebuję po prostu więcej i tak naprawdę lepszych, mocniejszych, żeby się rozwijać. No mówię, przede wszystkim na pewno trener, no i też taka profesjonalna sala, w której czułbym się jak w domu, a tu w Wrocławiu niestety muszę rozbijać się po kilku salach. Wiemy już, że śledzisz poczynania zawodników w KSW. Czy patrzysz także na UFC? Przeważnie UFC jak leci w nocy, staram się oglądać jakieś powtórki, ale też już 22, 3 łapie mnie zmęczenie, żona śpi już dawno z córeczką, także też staram się po prostu położyć do łóżka i wypoczywać, bo na następny dzień są dwa bardzo ciężkie treningi. Bardzo rzadko, ale myślę, że te takie bardziej znane nazwiska to zawsze gdzieś tam na internecie jakieś tam walki czy akcje to się ogląda. Gdy widziałem Cię niedawno w pancerze, miałeś podbite jedno oko, lewe zdaje się. Potem na treningu Cię widziałem, miałeś prawe. Potem na Twoim czole pojawiła się szrama. Ostro sparujesz? No tak, tak. No mówię, Michał Michalski przygotowuje się do walki w styczniu w Fenie. Także staram się mu pomóc. No i przy okazji ja łapię doświadczenie, tak? Ja się rozwijam, dużo po prostu widzę z treningu na trening, że jest coraz lepiej. No i staram się po prostu z nim jak najwięcej treningów robić, czyli tak naprawdę teraz same walki, sparingi, prawie techniki nie robimy. No i jest tak, no skóra się przyzwyczaja, oczy się przyzwyczajają, muszą swoje dostać, przecierpieć, żeby później było łatwiej na walce. Sparujesz w tych cienkich rękawiczkach do MMA. Rozmawiałem z kilkoma osobami, część twierdzi, że to źle, że sparujesz w ten sposób, że powinieneś właśnie założyć większe rękawice i po prostu uczyć się techniki spokojnie. Natomiast inni mówią, że to właśnie super, że tak robisz, bo będziesz gotowy na tą walkę, będziesz gotowy na te ciosy, prawda, które bolą, nie czarujmy się. Jak Ty na to patrzysz? Rozważałeś to i podjąłeś taką decyzję? Znaczy to zależy. Jak zakładamy małe rękawice, to też są oczywiście kaski. Wiadomo, że przez ten kask też dużo rzeczy dochodzi. Aczkolwiek no, trzeba się już przyzwyczajać. Jest całkiem inna obrona, całkiem inna garda. Ta mała rękawiczka nie zasłania tyle ciała i głowy, ile duża rękawica. Także to jest całkiem co innego i myślę, że trzeba też w małych rękawicach jak najwięcej robić. Damian, dziękuję Ci serdecznie za wywiad i do zobaczenia w Warszawie. Dziękuję, do zobaczenia.